Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dzień tygodnia, środę. W środę. Wczoraj już Wam nic nie nagrałam, bo tak jak mówię, wróciłam z pracy. Także niezbyt wiele zresztą tego czasu miałam. Ogarniałam też komentarze itd. itp. Ale od czego zacznę dzisiejszy dzień? Zacznę od tego, że jeżeli jeszcze jakimś cudem, a cuda się czasem zdarzają, więc jeżeli jakimś cudem jeszcze nie wpadliście do Karoliny Stylizacji na jej kanał, to są stylizacje hairstyles, to zróbcie. Zróbcie tam, bo tam zobaczycie fajny projekcik, zanim pewnie zobaczycie chyba ten mój, chociaż ja już sama nie wiem, kiedy go zobaczycie. Wiem, że mam go zaplanowanego, filmiki zbieram do piątku i planuję go sobotę, niedziela, więc przypuszczam, że ten film będzie chyba raczej po. Tak myślę. Nie wiem już, jak to powkładam, ale zrobię jakiś taki przydzielnik. Zrobię jakąś taką mini przerwę i na pewno Wam właśnie dodam ten nasz projekcik, z którego mega jestem dumna i mega się cieszę i mega będzie to dla mnie pamiątką. A drugi taki sam, znaczy taki sam, drugi podobny projekcik zachęcam i zapraszam do Ewy Kosmetyczny Koktajl. Tam też zobaczycie fajną współpracę wszystkich youtuberek, znaczy wszystkich chętnych youtuberek, różnych, różnorodnych, bardzo innych od siebie, skrajnie różnych od siebie, które łączy jedna pasja do nagrywania, do kosmetyków, do makijaży, żów. No. Także to. Tak jak mówię, nie wiem, kiedy dodam ten filmik, ale tak czy siak zachęcam, jeżeli jeszcze nie widzieliście, nie widziałyście, to odsyłam, a my pozwólmy sobie oczywiście zacząć dzień prawie jak z kalendarzem adwentowym, tylko teraz wyciągam, słuchajcie, karteczki, a nie okienka. Uwaga, uwaga, żeby nie było, przechylam kamerkę, żeby nie było, że oszukuję. Czekajcie, złapię dobrze telefon. No i dobra, tararararara, i wyciągamy karteczkę na dziś. Czekajcie, bez tego. Mam karteczkę na dziś i uwaga, co tu jest? Mam karteczkę na dziś. Co tu mi dzisiaj Monia przepowiada? No, otwórz się, Sezamie. Ciężko tak jednym. Uwaga. Tak wam pokażę jakoś, zanim ja chyba przeczytam. No, teraz to. No, Aga, dasz radę. Dasz radę, czy wy to widzicie? To się człowiek mota. Spoglądając za siebie, widzisz to, co było źle, a skup się na tym, co udało ci się osiągnąć. Serio? Znowu fajna myśl. Znowu fajna myśl. No, także spoglądając za siebie, widzisz to, co było źle, a skup się na tym, co udało ci się osiągnąć. Exactly. Bardzo, bardzo mądre te tu słowa. Ciekawe jestem, czy tu wszystkie będą takie pozytywnie mądre. No fakt, że to jest 365 tylko i wyłącznie pozytywnych myśli, także nie będzie tu żadnej negatywnej. Odstawiam słoiczek, mój przepiękny przepowiednik na dziś, a karteczkę oczywiście zwijam i dołączę tam do pozostałych. Także zwijam, zwijam, zwijam. Nie wiem, czy mi się to znowu uda jedną ręką. Jak widzicie, ja zrobiłam właśnie sobie kawę, a lala moja szaleje. Jak mi się uda, to Wam właśnie pokażę. Idę teraz do pokoju jeszcze dokończać pielęgnację. Może Wam pokażę szalejącą lalę. Uwaga. Tam jest. Co się dzieje? Co się stało? O co chodzi? No co to było? No co się stało? Nic? Co się stało, Lalo? No tak. Ojej. Ojej. Poszłabyś na dwór? Tak? Lalu. Poszłabyś? Tak? Poszłabyś na dwór?
No i hejo, hejo, ja jestem już tutaj przy swoim miejscu dowodzenia. Czekajcie, troszeczkę Wam rozświetlę. Nałożyłam sobie tylko i wyłącznie pielęgnację już całą. Użyłam znowu sobie ten olejek z Clarins, aczkolwiek wiecie co, powiem Wam, że nic się mi chyba nie stanie, jak go sobie dodam też tak o samego. Po prostu sama mam nadzieję, że nie będzie plam. Mam na twarzy już i tak przecież krem. Na razie nic nie aplikuję. Dobra, ale przychodzę, bo chciałam Wam pokazać. Jest godzina, słuchajcie, 13 chyba, tak? Zaraz Wam powiem. Nie, nie powiem Wam. Ale chyba była 13, jeśli się nie mylę. Pokażę Wam też ten, zastosuję sobie nie olejek, tylko błyszczyk, lip gloss z H2O Lovely. I zobaczycie efekt. No i mam na ustach już naniesiony, słuchajcie, hialuronowy wypełniacz ust. Na 16 idę do pracy i pomyślałam, że polecę po jakąś pizzę. Dzieci chcą dzisiaj pizzę, a najlepsze jest to, że pytam o liście jaką. Ona, mama, dobrą. Także idę taką szukać. Także skoczę do, uwaga, bardzo wodnista formuła. Jak widzicie, jest taki właśnie trochę jasny, więc dobrze by było przy nim jednak mieć no, troszeczkę jakiś, wiecie, kolor na twarzy, czyli jednak użyć jakiś podkład. Natomiast ja się odrobinkę śpieszę, ale myślę, że chyba zastosuję sobie Evelina, ponieważ mam go tu pod ręką. O, bardzo będzie mnie korcić jednak ta Photo Finish Foundation, słuchajcie, ze Smashboxa, zawsze mi to tak wychodzi, ze Smashboxa, będę bardzo ciekawa tego produktu. Namoczę sobie gąbeczkę i lecę, słuchajcie, po co ja miałam lecieć? Lecę po chyba olejek ten, tak mi się wydaje, że przy okazji bym po niego chyba poszła. Ten olejek do opalania z kwasem hialuronowym z Vichy. Dlatego, że będę już chciała poprzelewać. Może bym zdążyła też do Homebergansa, słuchajcie, po te pojemniczki do przelewania. Polutku, wiecie, pakowanko, nie? Cały czas tak się z Wami pakuję. Myślałam, że zrobię to w jeden dzień, ale niestety było to niemożliwe. Dlatego uznałam, że zrobię Wam week vlog. Czyli będziecie miały taki przed moim wyjazdem całotygodniowy vlog. Jak to u mnie wyglądało, co robiłam. No tak jakbym nagrywała praktycznie codziennie vloga. Ja Wam go po prostu jakoś fajnie porozdzielam i sobie popogadowujemy. Także tak, żeby coś było jednak na kanale, jak mnie nie będzie. Okej, okay, jak widzicie, wcale niedużo tego dałam. Nie jakaś taka przejaśniona teraz jestem. Nie wiem, czy nie za bardzo wręcz. Jutro idę na rzęsy, a we wtorek, dzień przed wylotem, idę na paznokcie. Nie mam opcji, co chcę na paznokciach, słuchajcie. Chciałabym chyba jakiś french fajny, z jakimiś rażącymi końcówkami. Czyli taki french, wiecie, że normalnie mleczny kolor jest na całym paznokciu, a cała końcówka jest taka jakaś świecąca. Znaczy w sensie neonowa. Mamy sobie ocieplenie i rozświetlenie. Rozświetlenie oczywiście tym najjaśniejszym tutaj cieniem z tejże właśnie paletki. Na nos i trochę na łuk kupidyna. Dobra, no i tak jak mówiłam, ocieplenie tutaj, o ciupineczkę. No i co? I w niedzielę, już się nie mogę doczekać, jedziemy właśnie z Dominiką jeszcze na te usta. Także doprawiamy sobie usta i to już myślę będzie naprawdę ostateczny efekt, dlatego że ja już widzę u siebie ten efekt, więc większego nie potrzebuję chyba, przynajmniej na razie przez kilka miesięcy. Natomiast będę się skupiać właśnie na, które z Was mi poleciła chyba wolumetrię, o ile się nie mylę, to się tak nazywa, czyli zrobię sobie policzki twarzy, wolumetrię twarzy, czyli będę chciała chyba zrobić sobie policzki, to jest koszt tutaj, słuchajcie, 150 funtów i mam nadzieję, że mi to pomoże. Okej, czekajcie, jeszcze troszeczkę dodam tego błyszczyka. Fajnie smakuje, bardzo słodki. W sumie powinnam też sobie kupić następny ten Gimme Brow, bo... Ale z drugiej strony bardzo się polubiłam z pomadą i teraz nie wiem, która bym wolała. Chociaż w sumie dobrze jest dać to i to, nie? Ale bardzo się polubiłam właśnie z pomadą, słuchajcie, tą z Essence. Zakładam adidaski. No i chciałam bardzo tą nową bluzę, ale nie wiem, bo przy tym makijażu to się boję, że ona się mi pobrudzi. Ona jest cała jasna i za chwilę będzie do prania jeszcze przed wyjazdem.
ale bardzo mi się podoba i tak mnie korci, korci. No zobaczymy, jak widzicie, bez makijażu oka, aczkolwiek mogłabym użyć brązu, może zrobię to później, lecę po ten olejek. Ten tylko z kwasem hialuronowym. Jestem ich bardzo ciekawa, będę miała 400 ml, to naprawdę nie jest mało i będę tylko potrzebowała pojemniki, żeby to poprzelewać. Także ja spadam, zabieram Was ze sobą i do usłyszenia. No i hejo, hejo, jak widzicie, ja już jestem na miejsce i właśnie popytano, słuchajcie, przez sobie, przez Tesco, tak, przez sklep, przechodzę sobie właśnie do, zmierzam w kierunku Butza. Lecę do Butza po olejek. Mam nadzieję, że jeszcze będą, a w ogóle byłoby super, jakby były jeszcze w jakiejś tam zniżce. Byłoby fajnie. Mam nadzieję, że będzie to fajny olejek. No ale jak jest kwasem hialuronowym, słuchajcie, i jak jest jakiś nawilżający. Czekajcie, bo się pełno aut trochę zjechało. Dobra, wymienimy, bo mi się trochę śpieszy. Jakby nie było, to już jest, słuchajcie, prawie przed 14. A ja 15.40 najpóźniej muszę być w domu, bo za 10, tak za 8 muszę wyjść do pracy. Nie wiem, czy widzicie, ale na pewno w tle widać, zobaczcie, jaka jest piękna po prostu pogoda. Pogoda jest normalnie superowa. Idę do Butza, zajdę po olejek, zobaczę też na półeczkę, oczywiście z przecenami właśnie spotkałam córcie, bo oni teraz mają przerwę, także... Greksa po jakieś zjedzonko. No, także się popitalam. Mam nadzieję, że coś mi się przypadkiem uda wtrafić w Bucie. Czyli coś będzie fajnego, to Wam oczywiście pokażę. No i okidoki, ja jestem właśnie w Bucie i muszę Wam pokazać stoisko właśnie z produktami poprzecenianymi. I zobaczcie, mamy James Reed za 1 pounda. Pokażę Wam za chwilkę stoisko właśnie z tymi produktami i pokażę Wam regularne ceny. Mamy tutaj H2O Tan Mist Face, Sleep Mask Tan Face, za chwilę też to zajrzę do środka. Tu jest Dark, nie wiem, czy bym się, to jest Medium Dark, Light Medium, ja bym chyba poszła w Light Medium. Dalej Full Proof Bronzing Mousse Face and Body, to bym się może nie odważyła, tutaj też do ciała i do twarzy. Sleep Mask Tan Body. Tu co? Jednogodzinny bronzing mousse face and body. No fajne te produkty, tylko ja ich nie znam kompletnie, słuchajcie. Bronzing mousse face and body dark. Nie wiem, zaraz się poprzyglądam. Tutaj macie, bardzo proszę, też różne, o proszę, z La Roche-Posay coś mamy. Co to takiego? Innowacja, duo, anti-marks, medium shade. Za funta, zobaczymy, może też wezmę, zaraz zajrzę sobie jeszcze na pewno na stronkę oczywiście, żeby poczytać troszeczkę o tych produktach. I tutaj zobaczcie, mamy też jakiś anti-brillance, anti-shine z La Roche-Posay, też za funta, słuchajcie, też temu się zaraz przyjrzymy, co to takiego, za 3 dyszki, dalej za funta malutka świeczka, diureksy to akurat mnie nie interesują. Nie używam, hehehe. Dobra, cipolki, czyli chipsy po 35 pi, no ale to dzieciom nie będę brała. Bardziej się opłaca tak kosmetycznie. Tu coś na porost włosów, ale nie cierpię łykać tabletek. No. I tak to wygląda. I tyle jest w... I tu jeszcze coś. Sculpting cell... Aha, jakieś za funta na celulit. Jakby ktoś chciał. Ale to akurat mnie interesuje. Także za chwilę przejrzę sobie online, jak to wygląda. O, i jeszcze coś mi się tutaj rzuciło w oczy. Czekajcie. Z Aven Concentrate Sensitive Font. Za chwilę tu sobie jeszcze to spojrzę, co to takiego. No, także te trzy rzeczy przeglądam zaraz online i się do Was odezwę. Ta-da-da-da! Po udanym znowu shoppingu, słuchajcie, wybudźcie. Szybciutko polecimy, tak tylko na zwiady, jest 70% off w New Looku, a że mam go pod nosem, no to zrobimy to szybciutko i zrobimy to razem.
udanym shoppingu. Słuchajcie, po udanym shoppingu oczywiście w New Looku i w Butcie zmierzam szybciutko, ale to szybciutko teraz do Tesco po pizzę. Muszę przechwycić im jakąś pizzę i się tak zastanawiam, słuchajcie, czy kurde wstępować do Tesco aż po tą pizzę, czy wziąć tutaj, gdzie jest Marks & Spencer. Będzie jakoś tak chyba szybciej, prościej. Także zobaczymy. Biorę pizzę i lecę do domu, bo muszę się zbierać do pracy. Już jest po trzeciej, także myślę, że odezwę się już do Was z domku i pokażę Wam, jaką pizzę zakupiłam. Może zdążę jeszcze kawałek sobie ugryźć. No i dobrze, robaczki, zdyszałam się jak po prostu nie wiem co. Powiem Wam, że dzisiaj jest pogoda po prostu przepiękna. Przepiękna, wiosenna, aż się po prostu chce żyć. Idę dzisiaj na 4 godziny do pracy, mam nadzieję, że to jakoś wytrzymam. Jest godzina 14:49, mam nadzieję, że to będzie widać. Pokażę Wam, jakie pizzy zakupiłam. Więc pierwsza to jest Godfellas i to jest takeaway slice and share i to jest fully loaded pepperoni. Pepperoni, bo moje dzieci bardzo lubią z salami. Także dla nich taka. Ja dla siebie wzięłam Stone Baked Thin Sweet Chili Chicken Pizza. Także tą wstawiam pierwszą, ponieważ ja pierwsza będę jakby wychodzić, a oni będą wracać ze szkoły, więc ich będzie druga, no i pepperoni. Także jedną pepperoni im wstawiam, drugą zostawiam na jutro. Natomiast jeżeli chodzi o, słuchajcie, Butca, to muszę Was wstawić do szafki. Mam nadzieję, że będzie widać. Pokażę Wam, co zakupiłam w Butcie i co zakupiłam w New Looku. Więc najpierw New Look, bo to jest pierwsza rzecz z góry. Przecenione zostały te spodnie, które ja przymierzałam, tylko że ja przymierzałam moro, zielone, khaki. Ale na wakacje wzięłam sobie takie. Ja tam będę miała jasne te adidaski, bo biorę te białe. Do białego topu, słuchajcie, wydaje mi się, że będzie wyglądało super ekstra. Także te spodnie takie na 15 lat i cena ich to było z 20 na funtów 10. Bardzo proszę, na 15 lat. Mam nadzieję, że to widać, że ostrość jest tutaj okej, tak. Bardzo się cieszę. Szkoda, że nie było zielonych za 10 funtów. Okidoki. Kolejna rzecz, jaką wzięłam i też była przeceniona o, co prawda nie połowę ceny, tam trochę było napisane na tej metce, że więcej niż połowę ceny, ale skusiłam się na tą nowość, także zrobimy sobie na pewno teścik. Jest to nic innego jak Nivea Q10 Plus Anti-Age 3 w 1 Radiance BB Cushion. Ja wybrałam 02 kolorek medium, czaiłam się na to kosztowało normalnie 16 funtów, 16 bym nie dała, to już jest kurde cena, słuchajcie, jak za naprawdę jakiś, nie wiem, no ale w miarę dobry podkład, taki oczywiście drogeryjny mam na myśli, tutaj otwieramy sobie, oj, nie wiem, czy ten medium nie będzie, słuchajcie, przyciemnawy, dobra, wygląda to tak, może być ciemny dla mnie. No ale zobaczymy, może to się jakoś ładnie rozblenduje. Nie wygląda, żeby było dużo tego produktu, ale jest gąbeczka, zrobimy sobie test na żywo, kosztowało mnie to 10 coś, także 10 z groszami można dać, zrobimy sobie test, jak znacie to dajcie znać, wiem, że to jest nowość, więc nie wiem, czy jest już wypuszczona w Polsce. Dalej na przecenach wazelin, nie miałam nigdy czegoś takiego, za chwilę będę chciała to użyć, jest to wazelin, ale taki w spray, słuchajcie, spray moisturizer, także zobaczymy. Ja z wazelin lubię bardzo produkty. No i tutaj znowu na promocji za 1 pounda, słuchajcie, a to kosztuje chyba 16,50, o ile się nie mylę, zobaczcie, poprzednia cena 8, więc to było na 8, tak jak mówię, to było z 16,50 na 8 i to jest anti-shine, taka ochrona przeciw świeceniu się, ale z 30 SPF. Także naprawdę super i biorę to na wakacje, 50 ml La Roche-Posay. Mam nadzieję, że się spisze do twarzy. No i będę chciała przetestować James Reed Gradual Tan H2O Tan Mist Face. I ja wybrałam tą mgiełkę za 1 pounda i ja mam kolorek, to jest ten chyba light medium. To są moje wszystkie zakupy z dziś. Także bardzo się cieszę ze spodni i z tych rzeczy właśnie tutaj poprzecenianych w Butcie. Idę teraz zastosować sobie właśnie ten balsam, bo jestem go bardzo, bardzo ciekawa. O, ten właśnie. Także rozbieram się, bo jest mi strasznie gorąco, a za chwilę idę do pracy, także się muszę odświeżyć, więc ten balsam się świetnie nada. Włączyłam też piekarnik i wstawiam pizzę. Także zdążę zjeść pizzę, wypiję jeszcze kawę i białko. Także życzę Wam przyjemnego popołudnia i mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia.